Można posłuchać jako pracownika, co? No w sumie to tak, ci się czuć komfortowo, klient. Ej, jasne. Wypierdalaj stąd. Dobra, dajmy wypujek. Dobra, jednego kurwa gnojka kurwa mniej. Póki co to pobiłeś się z gościem i kazałeś wypierdalać nikiemu. Słuchaj, jesteś szefem tego tutaj sklepu? Witam, ja jestem szefem. Szefem jesteś? I to, co się stało? Generalnie chciałem się zapytać o robotę. O robotę? Może poszukujecie jako pracownika, co? No w sumie to... tak, czekajcie chłopaki, zaraz was wrócę. O robotę. Też Davey. Znasz się na czapkach? No znam się na wszystkich kurwa czapeczkach. Na bakietach, kurwa panelach, kurwa... Ile ty masz lat? No kurwa, 25! Ja mówię na sekundkę, zaraz? Gościu ten, co teraz tu, co ja patrzę na niego. 25. Czyli znasz na trendach, nie? Na modzie, wiesz co chodzi? Drip i takie sprawy. No proszę, że tak, no proszę, że tak! No dobra... A te to co? No to co, kurwa? Zapisz. Okej, zapisz. No dobra, a pracowałeś kiedyś w takim sklepie? No nie, słuchaj, no nigdy nie pracowałem w takim sklepie, ale znam się na rzeczach, znam się na rzeczach. Dobra, stary, musisz tego gościa w tych grubych dreadach zachęcić do kupna czapki, dawaj. Teraz, nie? Tego tu? Do tak, tego, co ma badane. Nie? Dobra, kurwo, jebam na prostytutko pierdolona. Kupisz ten, kurwa... Kupisz tą czapkę. Co ja uważaj, No. Co ty? Kupuj, kurwa, kupuj tę czapkę, kurwa. Dobra, kupuję. Widzisz, kurwa, tak się to, kurwa, robi. Nie. Stary, w sumie to by kupił czapkę, nie? Tylko nie możemy tak robić jako sprzedawcy. Tak, no wiesz... Nie, masz w ogóle, nie wiesz, ja to bym tak nie robił. No dobra. Nie, co ci powiedzieć, no... Nastraszyłeś go bardziej niż zachęciłeś, nie? On i tak jest pierdolnięty. Jest pierdolnięty? No, tak jakby, jesteś pierdolnięty? Jestem. No, widzisz? No, więc trochę jest, no. Dobra, stary, może się umówimy na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, coś. Chyba robi, nie? No dobra, no za to siebie jakiś numerek, to spróbujemy tam podbić. No jestem. JJ. Tak, to dawaj tu na tyły pogadamy. No słuchaj, czemu chcesz akurat tu pracować? Słuchaj, no potrzebna mi jest jakakolwiek robota, nie ma w ogóle wsiada, ale wokół może koniec końcem. A gdzie ty mieszkasz? No ja jestem z okolic Forum Drive. Okej. Okay. Ja jestem tylko zwykły kurwa, chmielarz odwroczny. Co jesteś? Chmielarz odwroczny. Jakie wyroczni? Słuchaj, no nie zrozumiesz. No dobra. A chmielasz, że chmielem handlujesz? Tak jakby. Okej. Okay. Anowałem, ale skończyłem z tym, wiesz? Ale przecież chmiel jest legalny, tak? Chmiel jest legalny. Legalny. Słuchaj, nie, ja nie mam nic do ciepłania, nie? Tylko żeby nie w robocie jak już coś, nie? Jasne. Ogólnie to... Wiesz... Ja od narkotyków w stronie, rozumiesz? Rozumiem. W stronie od narkotyków i nie mam pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz, to. No takie słuchy mnie doszły, nie? Po prostu. Nie. Ja kurwa nic z takich rzeczy nie biorę. Dobra. Na początku jakbym cię przyjął, to... Wiesz, takie prace porządkowe, nie? Tu coś umyć, jakby nie było żadnego sprzedawcy, to też byś tam... czapę sprzedał, czy chustę jakąś. Byś był, wiesz, musisz pokazać najpierw, nie? Pod
Jesteś, był obserwowany trochę też przeze mnie i przez innych pracowników. Wiesz, co chodzi? Ja wiem, co jest pięć. Mogę tutaj zaraz miotłą pozapierdalać, pozamiatać. I też jak już coś, to nie bardzo tak. Wiesz, nie bardzo zachęcamy klientów w sposób taki, jak to zrobiłeś przed sklepem, nie? Że tam tego noża wyciągnąłeś, nie? I tak nie bardzo, nie? Musisz się czuć komfortowo, klient. Jasne! Nie będę już takich rzeczy robił. Ale wiesz, obsługiwać kasę fiskalną? No, spróbowałbym. Może byś mi pokazał, jak się to robi. No to chodź, ci pokażę, nie? Jo, siemano. No to tak, tu masz kasę, nie? Masz dwie, ale korzystamy tylko z tej po prawej stronie. Mogę kupić czapę? Ta, jaka czapa będzie? No jakąś tutaj. Może tą czarną u góry, nie? Dobra, no słuchaj, no to kurwa, tak będą coś chcieli jakąś kurwa czapa, bo co? To im opierdola, powiedz mi jeszcze jedno. Jak wygląda sprawa z kurwa? Że będzie kurwa zika. Zapomniałem, co miałem powiedzieć, kurwa. Sprawa A, z godzinami pracy. No stary, mamy otwarty praktycznie cały czas, ale nie ma wymogu, żebyś tu ciągle siedział. Możesz praktycznie przyjedziesz, kiedy chcesz, nie? Tak luźno, nie? Jasne. Czyli dzisiaj dzień testowy. Dzień testowy, zobaczymy, jak się spiszesz, jak nie będzie skarg ani nic, to dostaniesz tą puchę. Da. Dobra, kurwa, gnoju, chcesz jakąś kurwa czapkę? Ile tam do Magnetics? I nie nazywaj mnie tej. Stary, trzeba być miłym jeszcze, nie, Diamond? To myślałem, że to logiczne, nie? Musisz być miły i taki spokojny. Widzisz, chłopak nie lubi, jak się gnoju do niego mówi, nie? Posłuchaj. Kogo ty przyjmiesz do pracy, człowieku? Posłuchaj, chodź na chwilę, szefie, kurwa, na zaplecze. No. Bitch ass, nigga! Jak kurwa fotel poprawiałem? Ja pierdolę. Ten gnojek wpierdolił mi kurwa dzisiaj kosę. Dobra, no to możesz tak. Pozwólaj kurwa, gnojku zajebany, wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj stąd! Dobra, dajmy kupuję. Dobra, jednego kurwa gnojka kurwa mnie, nie potrzeba. Słuchaj, ja kurwa kupię czapkę zamiast niego. Sam jesteś punem, wypierdalaj stąd! Raz kurwa, wypierdalaj na ten burrito, albo skąd ty jesteś i przybyłeś kurwa. Co? Nigdzie nie będę. Masz, ma kurwa. Czapkę. Kogo ty przyjmujesz do pracy? To jest złodziej pierdolony. To jest pierdolony kurwa złodziej. Zobacz, ma kurwa rękawiczki kurwa. Szpunie jeden. Ale utkaj tę kurwę, rozumiesz? No, co? Ale skurwa, wypierdalaj stąd. Raz kurwa, złodzieju zajebany. Dobra. Nic nie ukradłem. Stary. Co jest? Jest pierdolony złodziej! Podobno mu zrobiłeś krzywdę dzisiaj, nie? Nic mu nie zrobiłem, pierwszy raz widzę czpuna na oczy! Nie obrażaj go! Stary, on mnie pierwszy obraził! Wypierdalaj sam, bo ci zaraz najebie, rozumiesz? Najebie ci kurwa garści! Tak? Daj mu już na luz wrzuć, nie? Daj mu... Wypierdalaj stąd! Jeśli kurwa wygagatku! Za fajdany! Podkurwił mnie! Nie, co robisz? Stary... Podkurwił mnie, pierdolony kurwa, wypierdalaj stąd, rozumiesz? Idź stąd kurwa, wypierdalaj. Chcę czapkę kupić. Nie. Dobra, Diamond, sprzedaj mu tą czapkę i będzie z głowy. Zobaczymy, jak sobie radzi. No nie, ja czapki mu nie strzelam, wyjebałem wam. Nie będzie kurwa zapierdolał to takich... To sami wezmę zaraz. To się zaraz na jebie, rozumiesz? Kurwa, idę po twoich rodziców i się skończy te stranie. Która jest godzina? Do domu wypierdalaj. No. Chcę tą czapkę i koniec. Rozumiesz kurwa, chcę, a ja chcę wiele rzeczy kurwa. Ja też na przykład bym chciał kurwa i to nie mogę. Chcę.
Wypierdalaj co? Co chcę tu? Dobra, szefie, bo kurwa zaraz nie wytrzymam. Dobra, Diamond może iść. Ja się przewietrzę, kurwa. Kawę zrobię. Ja się po prostu przewietrzę. Pierdalany ojca. Pierdalony małolacik, kurwa. Nie przejmuj się nim, jak mieliście jakiś konflikt, to tam... Stary, ja go pierwszy raz na nocy widzę. Jak łzy mu chuj jebany, no. Tylko... Ile najdrosa tutaj? To wezmę tą Magnetixów na stówę. Dobra. No to dawaj stówę. Zaraz czapy dam i... Uja, chyba do niej wszystko pasuje. Może tym? Kartą? Ta, można. Dobra. Czapka kucharza do pieczenia maluchów. Kurwa. Wstrzymaj to. Jeden. Tu wystarczy przyłożyć. Ola? Możesz sobie. Ta. A wy Czapkiem nie jesteś James Town? Okej, przecież. Nie. A skąd jesteś? Wziąć, nie? Spółki. No ciao. Ja jestem z Barrio. Jeśli kowalę, powiem nasz kurwa, że jesteś z Barrio, tak? Jeśli kowalę. Kepasa, kepasa, kurwa, zwal mi kutasa, kurwa. Nie no, Diamond, nie mów tak. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, no. Może obsłużysz klienta. Ja sobie zapiszę to. Tak, zapisz. My to kasu słychać. Dobra, czego chcesz, kurwa, nawijaj. Czapka, kurwa, tak? Ta. Ja kurwa, wypierdalaj. Nie no, daj mu. Zawsze się. Co? Wypierdalaj, co? On jest znowu to z tobą, to on ma chyba szczękę. Ale się kurwa... Wypierdalaj stąd! Wypierdalaj! Diamond! Zrobisz to z nim? Może pan przyjdzie w inny dzień po tę czapkę. Hasta la muerte, puto. Hasta la muerte, kurwa! Wypierdalaj! Diamond, chodź na zaplecze na chwilę. Jak ty chcesz sprzedać czapkę, to nie możesz mówić kościowi, żeby wypierdalał. Ale on powiedział mi, że on jest jakimś kurwa kepasa. A ja mówię, to zwal mi kutasa. A on potem kurwa mnie obraził, a do niego mówię w takim razie, mówię do niego, wypierdalaj mi sądy, kurwa, wypierdalaj. Nie możesz, nie jak, nie możesz klientowi mówić, że ci kutasa zwalił. Tak. Wiesz, może go urazić. Nie. Zdenerwował się, to cię obraził. Tak to nie sprzedasz żadnej czapki, nie będzie siana, a potrzebujesz forsy, nie? Potrzebuję, no. Może słuchaj, może ten sprzedaż, że jestem na dniu testowym. Chcę się po prostu pokazać. Tak. Ale wiesz, póki co to... Pobiłeś się z gościem i kazałeś wypierdalać nikiemu. Nie powinno być, nie? Mogę sprzedać dwie czapki, a nie sprzedałeś ani jednej. No słuchaj, no wszak nie będzie, no wszak nie będzie. No ja myślę, wiesz... Jeszcze... Damy ci szansę, nie? Bo to jest tylko dwóch klientów. Z jednym tam jest jakiś sprzeczkę wcześniej. No a nie, czy mogę to zdjąć? Nie no, za.
Słuchaj, no, teraz już na pewno nie wydarzę, szefie. Na pewno, na 100% już nic nie zrobię. Dobra. No, upadnie. Raz pogodnie. Dobra, czego... Jasne, dobra. Dobra, szczury, czego potrzebujecie? Co? Czapy. Ty do klienta. Czapy, kurwa? A co do klienta? To się nie podoba, kurwa? Jakie szczury? Zaraz się, kurwa, wypierdolę z tego sklepu, widzę, chuja kupisz, a nie czapkę, także, kurwa, gadaj, co chcesz. Chuj tu chodzi z tym chłopem, zaraz go odjebie. Mnie to nie ma, ja się tylko przyglądam. On jest nadnie testowy. Kurwa! Teściak, tak? Dobra, gadaj, kurwa, co chcesz czapkę, to ci doradzę, bo masz taką brzydką mordę, kurwa, że nam, nie wiem, może coś znajdziemy. Coraz żadny. Co? Coraz żaden nie. A co się tak. Czy co tam, kurwa, stoisz jakbyś w gacie narobił? Podciągnij te gacie, kurwa. Co tu pizzy, kurwa, żulu jebam. Ale co, kurwa? Ty, kurwa! Ale mam was zaraz wypierdolić z tego sklepu, kurwa, i wam nic zaraz nie sprzedał, rozumiecie? Żeby zaraz ty nie spierdolić z tego sklepu, kurwa, w poskokach. Ty, kurwa! Co? Nie z tego sklepu, co? Co ty, kurwa? Ale co ty, kurwa? Chodź na chwilę, to ci pokażę coś. Dobra, Diamond już na luz. Ja on się nie nadaje chyba, on się nie nadaje do tej roboty. Ale co się, kurwa, nie nadaje? Ty, kurwo, jebana, brzydka. Specjalnie, kurwa, kupuję sobie maskę, żeby tylko tą facjatę zasłonić, więc ja ci mogę doradzić, kurwa. Zasłuń sobie najpierw całą mordę, kurwa, bo jesteś paskudny, rozumiesz? Dobra, czajniko, idziemy. Idziemy stąd, dziwny typ. Diamond. Tego, ty zielony, kurwa. Tego, kurwa, wypierdalaj. No, wypierdalaj. Typ jest dobry. Dobra, Diamond, chodź na zaplecze. Gdzie on ci taką reklamę zrobi? Jasne. No co znowu, szefie, jest nie tak, wytłumacz mi. Ja będę miał dla ciebie inne stanowisko i sprzedawca. No. Zajmiesz się reklamą i PR-em. Co ty na to? Jasne, będę chodził po mieście i roznosił ulotki. Nie mamy ulotek, bo to są dodatkowe koszta. Po prostu słownie będziesz zachęcał ludzi, czy wiesz, właśnie tu czapę kupić, chustę jakąś, wiesz co chodzi. Ja wiem o co chodzi. Pasuje ci to? Zapiszę to, pasuje mi to. Za ten dzień próbny to... dostaniesz $50, bo... średnio się spisałeś, ale czasu trochę straciłeś, nie? Ja sobie tego, kurwa, powiedz mi, kurwa, szefie. Kurwa, masz mnie, kurwa, słuchaj, no. Ty masz mnie, kurwa, jak jest debila? Tyle czasu to robiłem i było 50 baksów? Nie, ale po prostu chujowo ci poszło, nie? Chujowo mi poszło, tak? Ale ludzie nie zadowoleni byli. Chujowo poszło, tak? W sensie nie, po prostu mogło być lepiej. Będziesz w stanie więcej zarobić, nie? No chwila, bo co ja mam tam kliencie. Pauza, czeka chwilę. Kurwa! Wypierdalać stąd! Wypierdalać! Ale co, kurwa? Ciszej, kurwa, gamonie jebane, kurwa, rozmawiamy! A na razie jeden gamon, który jest, to ty. Dobra, nie wyobraźmy to, bo to są... Dobra, Diamond, to na razie zajmie się tą reklamą poza sklepem. Jak coś, tu już straciliście 6 klientów, nie? Zamknij tam mordę, kurwa! Nie, Diamond, nie, tak nie może być. Jasne, dobra, posłuchaj, szefie. Ja pójdę poogarniać, kurwa, ludzi na ten sklep. Zrobię reklamę. JJ, klienci ci uciekają. Mam szansę, nie? Jasne. Dobra. A masz jakiś firmowy samochód, cokolwiek?
Nie mam. Dzień dobry, mają państwo jakąś czapkę do zaoferowania? Kurwa, dobra, no to jesteśmy w kontakcie, Jay. No dobra. Zdjąłbym już tą szmatę z głowy po ciężkim dniu. Ej, kurde. Jay, klient. Cały dzień, kurwa, w pracy.